wszystkich na kanale Życie Bez Limitów. Dzisiaj nagrywamy z domowego, małego studia. I dzisiaj kolejny ważny temat, a więc zostańcie do końca, wmijcie do końca. I oczywiście, jeżeli film Wam się spodoba, subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, podzielcie się, bo dzisiaj będę mówił o jednej sprawie, jak wpływa to wszystko, jeśli chodzi o nasze dzieciństwo, ale dwie bardzo ważne informacje, które niesie sytuacja, kiedy jedno z rodziców odchodzi. Nie chodzi tutaj o to, że jedno z rodziców na przykład umiera, ale chodzi o to, że rodzice się rozstają i co to jako później dorośli, jakie przekazy, jakie informacje nam ta sytuacja przekazuje. Bo oczywiście, jeżeli jesteśmy dziećmi, to nie mamy, jakby nie wiemy ogólnie, często właśnie obwiniamy siebie, ale nie wiemy, co później się może zdarzyć. I o tych dwóch właśnie ważnych informacjach, które rzutują na całe później nasze życie. A więc przede wszystkim pierwsza sprawa. Kiedy rodzice się rozstają, jedno z rodziców nie utrzymuje z nami jakiegoś kontaktu z różnych powodów, to bardzo często tak bywa, że ten rodzic ma jakąś miłość. Często nie został tej miłości nauczony przez swoich rodziców. Może dał nam miłość taką warunkową, może dał nam miłość taką, jaką umiał, czy miał. Bo wiadomo, każdy daje nam zasoby takie, jakie ma sam, jakie wyniósł z domu rodzinnego. Jest to łatwa sprawa, aby o tym rozmawiać, ale uważam, że jest to bardzo, ale to ważna sprawa, aby ją poruszyć. I teraz bardzo często rodzic niestety, ale nie kochał sam siebie. Nie kochał sam siebie, nie wiedział, co to naprawdę jest prawdziwa miłość i po prostu dawał nam to, co uważał, że to jest miłością. Oczywiście nie chcę tu nikogo jakby tłumaczyć, co zrobił, dlaczego to zrobił, jaki był powód odejścia, ale bardzo ważne, by zrozumieć to, że często po prostu nie kochał siebie. Często tacy ludzie nie wiedzą poprzez swoje trudne dzieciństwa, nie wiedzą, co to prawdziwa miłość. Po prostu dają jakby nam takie szczątki, dają nam wyrywki tej miłości, ale tak naprawdę nie wiedzą, co to jest. Jest to miłość powiązana z lękiem, miłość powiązana ze strachem, z różnymi negatywnymi emocjami. Jest to cały miks tych emocji. Dlatego później otrzymujemy to właśnie w tej postaci od naszych rodziców, a oni z drugiej strony otrzymali to od swoich. A więc to jest pierwsza ważna informacja, że ten rodzic postępował w ten sposób, dlatego że on nie kochał siebie, nie potrafił kochać siebie do końca. Nie wiedział, co to miłość. I to właśnie nim kierowało. Jak zawsze mówię, że wszystko, co nami kieruje, są to schematy wyuczone z dzieciństwa, które są w naszej podświadomości i to właśnie nami kieruje. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę tu nikogo tłumaczyć, ale ważne, żeby to zrozumieć, bo to bardzo wiele wyjaśnia w naszym życiu. I warto po prostu się zagłębiać w te informacje, może zaciągnąć pewne porady, może dowiedzieć się, co było przyczyną tego, że nasza sytuacja, a rodzina tak wynikła. Dlaczego, co się ogólnie stało, co się stało w naszej rodzinie. Bo w tym momencie będziemy wiedzieli jeszcze więcej będziemy znali informacji, wiedzieli informacji na temat, co się wydarzyło. Możemy
po prostu z tym pracować. Możemy udać się do specjalistów, ale możemy przede wszystkim pracować, bo to bardzo wiele w naszym życiu może zmienić. I druga informacja, która jest bardzo, ale to bardzo ważna. Ta informacja rzutuje na nasze życie. Kiedy już dojdzie do tej sytuacji, że rodzic, jeden z rodziców odejdzie z różnych powodów, to wiemy, że my powinniśmy zacząć pracować nad miłością do siebie samego, czy samej siebie. Dlatego, że jeżeli mamy deficyt miłości nieprzekazany od jednego z rodziców, może od dwojga, ale tutaj bardziej chodzi o jednego z rodziców, to automatycznie rzutuje to na nasze później całe życie. Dlatego ta informacja, kiedy otrzymujemy tą informację, kiedy jesteśmy świadomi, bo wiadomo, kiedy jesteśmy dziećmi, o tym nie wiemy, kiedy dorastamy, to warto zająć się pracą ze sobą. Warto pracować właśnie nad miłością, nad głęboką miłością, nad akceptacją, nad polubieniem siebie. Dlatego, że na 99,9 mamy tej, niestety mamy deficyt miłości z tego względu, że nie została nam w pełni ta miłość przekazana. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, rodzic nie wiedział, co to miłość, nie miał tej miłości, nie przekazano mu tej miłości, nie wiedział, jak sam kocha siebie. I właśnie wtedy my mamy ten, przekazujemy ten, mamy ten wzorzec braku miłości. I tu najważniejsze jest właśnie praca poprzez, tak jak powiedziałem, akceptację, polubienie, poznanie siebie, praca ze sobą, praca z wewnętrznym dzieckiem, praca nad różnymi aspektami naszej psychiki, praca nad treningiem mentalnym, który również pomaga świetnie właśnie w pracy nad krytykiem wewnętrznym, nad pewnością siebie, nad spokojem wewnętrznym, bo dlatego, że jeżeli mamy taką sytuację, to automatycznie mamy i mniejszą pewność siebie, i mamy większy niepokój w nas oraz również pracę z emocjami na głębokim poziomie. Pozbywanie się, uwalnianie jakby tych emocji, żalu, lęku, strachu, niepokoju, bo to siedzi w naszym ciele. Kiedy zaczniemy to wszystko uwalniać, nasza energia zacznie się powoli zmieniać. A kiedy nasza energia zacznie się zmieniać, to zaczynamy wibrować na innym poziomie, jesteśmy na innej wibracji, wtedy przyciągamy inne sytuacje, przyciągamy innych ludzi do naszego życia, ale wymaga to oczywiście pracy. Wymaga to oczywiście naszego zaangażowania. Nic nie stanie się od razu. A więc bardzo ważne, aby się po prostu tym zainteresować, bo jeżeli dotyczy nas ta sytuacja, że jedno z rodziców odeszło, to bardzo prawdopodobne, tak jak powiedziałem wcześniej, że możemy mieć ten deficyt miłości, który bardzo często później będziemy szukali w innych ludziach. Jeżeli mamy taki deficyt miłości, to wchodzimy w destrukcyjne związki. To wchodzimy właśnie w związki toksyczne. Dlatego, że chcemy, szukamy ludzi, którzy nam tą miłość dadzą. A tak naprawdę nikt tej miłości nie może nam dać. Dlatego, że jeżeli ta miłość nie była dana przez jednego z rodziców, to jedyną osobą, którą może nam dać teraz tą miłość, jesteśmy my sami. Jedyna właśnie osoba, my sami, a więc poprzez głęboką pracę nad sobą, jesteśmy w stanie odzyskać tą miłość i nic nie jest stracone. Dlatego, że to jest część mojej historii. To nie wyczytałem tego w książkach, nie oglądam na YouTubie, to jest moja historia. I kiedy zaczęłam właśnie pracę nad głębokimi, można powiedzieć, deficytami emocjonalnymi, to bardzo dużo w moim życiu zaczęło się zmieniać na lepsze. Oczywiście pozostaje cały czas praca, ale no nic nie dzieje się samemu, tak? Nic nie dzieje się
Coś w tym życiu dzieje się z pewnych przyczyn, z pewnych powodów. Ale teraz to od nas zależy, co my z tym zrobimy. Czy będziemy obwiniać świat i ludzi dookoła, że tak się w naszym życiu wydarzyło, czy, jak to mówią, chwycimy byka za rogi i zaczniemy z tym coś robić, zaczniemy działać, zaczniemy pracować i powoli nasze schematy zaczną się w naszym życiu zmieniać, a to oznacza bardzo, ale to bardzo wiele. Dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli film z Wami rezonuje, to oczywiście zostawcie komentarz, podzielcie się, napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy film z Wami rezonuje, czy osoby z Was, które oglądają ten film, czy mieliście, czy macie taką sytuację, co robicie, aby te deficyty emocjonalne jakby przepracować, co stosujecie, jakie techniki. Z chęcią przeczytam Wasze komentarze. Do następnego razu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.